Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. Dzisiaj znowu zaczynamy tak od późna. Jest ciemno. Zapalę światełko, o, jest lepiej. No i co dzisiaj? Następny filmik z vlogów z daily. Już co ja gadam, o, piesek się obudził. No i co dzisiaj? Za chwilkę zerkniemy do Młodych Podpalanych, no bo tam jest problem. Zobaczymy co jak u nich. Standardowo zostawiajcie łapki w górę, suba i dzwoneczek również. No i jakieś takie informacje z hodowli też zostaną powiedziane. Może najpierw zaczniemy od to jest samicy Belga, która jest tym razem kotna chyba, bo wiaściółka jest przekopana strasznie. Ale wiecie co, nawet sobie to sprawdzimy. Wezmę ją do środka za chwilkę, do samca i zobaczymy co z tego jest, ale myślę, że tym razem jest zakocona i chyba nawet dzisiaj mija tydzień, nawet nie pamiętam. Musiałbym sobie to sprawdzić na którymś filmiku, gdzie to nagrywałem, a raczej już dzisiaj mija tydzień, tak więc sprawdzimy sobie to. I samce NC ponownie, bo też przekopuję ściółkę i ja tej samce nie ogarniam. Dobra, co chodzi z tymi podpalanymi czarnymi? Jak widzieliście na wczorajszym filmiku, jeden młody był taki, no tak dziwnie wyglądał. No, niestety zdechł po... Co to wyjdzie? O, to mu pije tak coś. Wyjdź. Chodź. Wychodzimy. Tam. Już. No. Dobra, wracając do tych królików. Był taki średni, no i po pół godziny zdech. I następny, zaraz po nim również taki średni był. No to go oddzieliłem. Ale również zdech, tak więc no niestety z pięciu zostały tylko trzy. Jednego z nich zrobiłem sekcję zwłok. No i w sumie tam jakichś nieprawidłowości, których nie widziałem, ale coś jednak z jelitami było. Tak jakby kokcydioza, tylko że one biegunki nie mają, ani z takich rzeczy. Ale postanowiłem, że ten lek, co mam na kokcydiozę, no to dosypię im do mieszanki, jak i do wody. No i mieszankę zjadły całą. I tak naprawdę te najbliższe godziny będą zadecydują do jutra do rana. Jak przeżyją, będzie wszystko ok, no to już powinny być, już powinno być ok i też powinny przeżyć. No jakie takie zdęcie nie mają w sumie. Normalnie są, wszystko z git. No. Myślałem, czy też na filmiku nie dać im siana, ale ten filmik jest za długi. Zresztą zobaczymy. Dobra, maluchy, chowajcie się. Przyjdziemy rano, zobaczymy co u was. I teraz sprawdzimy te dwie samice, czy są kotne. Jeżeli zostanie się dużo czasu, no to królikom dam jeszcze siana. Piesek prowadzi. Tak, wchodzimy do środka, zaczniemy od samicy NC. A później przyniosę sobie samicę BOS. Troszkę się ciężko mówi, bo jest zimno. I troszkę się czepię z... Co to było? Kot mi atakuje psa. Dobra. Samczyk sobie spał teraz. Go obudziłem. I myślę, że w przyszłym tygodniu również zacznę zakacać te samiczki. Te trzy, bo one podejdą na sprzedaż. Wszystkie trzy. I kolega chce właśnie, żeby one były zakocone. No to je zakocę. Dobra, samica. Sprawdzamy. Bo ty tu robisz takie przekopy, że to jest masakra. I to jest aż niemożliwe, żebyś nie była kotna. Czyli zapalimy średnie, żeby było bardziej widać. Hmm.
Takie chrumknięcie było jedno. No jak zwykle ucieka. Tupie. Chrumka. Czyli może jednak. Dobra. Chrumka, tak więc zabiorę ją. No to może jednak jest kotna. Więc spoczko. To zamkniemy. I ja sobie teraz pójdę po samicę belgijskiego brzęczy szylowego. Nie będę tego nagrać, żeby to ją przynosił, bo jednak do tego potrzebuję dwóch rąk, a nie jednej. Tak więc za chwilkę się widzimy. Ja sobie tak tą samicę dałem na ziemię. Ona jest... No prawie jak mój pies. Takie bydle. No, dobra. To bydle jest większe od samca. No ona w ogóle kiedyś była w tej klatce. No zaczyna uciekać. Ale widać, że się nie daje. Mimo tego, że nie chrumka i nic jak samce. Ale się nie daje. Nie daje ogona ani do góry nic. No i też trochę ucieka. Tak więc... Być może to jest kotna. Widzę, że chce uciekać, że tak ucieka, co tam próbuje gdzieś tam wyjść czy coś takiego. Ale na pewno jest... W porównaniu do samca to jest... Olbrzym. Dobra. Czyli duże miejsce, tu ją wsadzę. O. W sumie ciężko mi powiedzieć, ale może chyba teraz kotna. Sam czy w ogóle się boi. Takiego królika, kurde, ujrzał. Chodź. Ale ty, kurde, ciężka jesteś. Dobra. Zamykamy. Wiesz co, jak dla mnie sensie NC jest na 95% kotna. No a ty pani w sumie ciężko powiedzieć, ale chyba raczej też. Tak w sumie uciekałaś, nie dawałaś się mu, a ostatnio to się dawała samcowi. Ponosiła go do góry w ogóle. Najwyżej za tydzień spróbujemy zaś, może coś więcej nam to pokaże. No a teraz ją biorę do klatki i będę kończył, bo zostały mi tylko 3 minuty, mogę jeszcze nagrywać filmik. Tyle zostało pamięci w telefonie, tak więc będę brał do środka już. Do środka będę brał już ją no, do siebie. I nie będę tego nagrywał, jak już będę dawał również im siana. Dobra, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film was podobał, aczkolwiek troszkę taki średniejszy ten filmik jest, no ale... No to co? Do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.